Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny materiał z gry Guacamelee Super Turbo Championship Edition. I chyba znalazłem to, czego mógłbym szukać. O Jezu, czy to znowu będzie labirynt i świetne zabawy? W ogóle to przypomina mi bardzo mocno Morph Ball. Dobra, przybliżmy sobie. Okej. Ale to, jak wiadomo, ta gra jest Metroidvanią, więc garściami czerpię z takich fajnych schematów. A raz gdzieś trafię w jakieś zapomniane przez diabła miejsce. O, trafiłem już gdzieś głęboko. I co to będzie w kształcie maski luchadora? Mario Kart! Przecież to jest nawiązanie do Mario Karta i to jest ten ostatni gnojarz. Będziesz łamany! I jeszcze dynia! No proszę, czyli mamy 5, można pójść do piekła się pochwalić, że Gareciarz jak zwykle dowiózł. Mamy to odkryte? No raczej mamy. Można iść do Barrio. No mój błąd było, że założyłem, że to gdzieś oryginalne wyjście może być w prawym górnym rogu, ale nie było nic. Dobra. Chałupa tu jest, później znika. Ja bym se w Barrio Karta pograł, no. Woohoo! 85. Dobra, gdzieś jeszcze mówiłem, że widziałem miejsce, że tak przydaszować. Czy to było to miejsce tutaj? Chyba, że chodziło mi o to tam na samym początku. No, Garecik, musisz się zastanowić. Dobra. Nie tylko początek. To na razie do Pico de Gallo pójdziemy, żeby było szybciej. Znowu się od statuetki bujniemy. A może jednak nie będzie szybciej? A właśnie, mam dla ciebie informację, byku. No, ja luksesy zostały rozwalone. Zobacz coś fajnego w piwnicy, co mam. No to zobaczmy. Ale ja tego jeszcze nie podniosłem. O, hopie! Czyli jeszcze więcej zdrowia. Czyli będę jeszcze raz mógł powiedzieć coś na temat żuchwy. To nie była ostatnia żuchwa. ...89%. Wygląda, jakby było zwiedzone. No nie wiem, stary. Tylko to mi się rzuca w oczy, ten czerwony bloczek, no ale zakładam, że tutaj już byłem. Może coś w tym świecie. Ale to nie wiem. To wszystko jest ładnie ze sobą połączone. Aha, no i tutaj jest zasolonizowane. By człowiek nie mógł w cywilizowany sposób się przedaszować. Tu są skosy porobione. No to pamiętam, że była jakaś platforma i co się z nią stało? Zniknęła? Czy ona po prostu nie jest na mapie, bo jest widmowa? Okej, jest po prostu widmowa. No trudno. No to idę w to jedno miejsce, gdzie może coś być. Nie no, co wy chłopaki, nie będę się z wami bił, dajcie spokój.
A, no tak. Celowo to zrobili, żebym się nie mógł tutaj tak ładnie wziąć, wybujać. No przykro. No przy samym końcu takiego fejla strzelić, to trzeba umieć. Nie mogła być pomyłka. Teraz co, dostaliście tarcze jeszcze jakieś? No proszę. No dobra. Nie no, dajcie spokój, nie miej zabawy życzę. Duwa. Będzie mi tu harał na łeb, myśli. Dobra, to jest samo w sobie zamknięte, zdobyte, zrobione. Tu nie ma czego szukać. Natomiast tu też pewnie nie. Wow. Weź poleć w kolegę tam, coś tam. Leć, pomóż koledze. Ty co, z siebie kości wyrywasz? Myślałem, że masz jakieś specjalne, nie wiem, kieszonki, sakwy na kości. Dobra, tutaj definitywnie byłem, odkryłem. Veni, vidi, vici, jak to powiedział jakiś Juliusz, Julek, Cezar, nawet Kajzar. No i dobra. Tu u góry zakładam. A może jednak tu u góry jest jakiś taki ładny sekrecik. Może nie być, może mi się tylko wydaje. Ale nie można przepuścić takiej okazji. Nie było zupełnie nic. Tu była ta macha. Okej. On nie ma raczej umiejętności pływania w lawie. Bym powiedział, że to raczej aspekt jakiś wizualny. No chyba, że gra, nie wiem, wymaga ode mnie chodzenia w lawie i to gadanie o tym, że to była ostatnia statua Chozo, to był żart. I że jest jeszcze jakaś. Nie wiem. Czyli tę część mamy wyjaśnioną. A se eksplodujcie jak chcecie. Jak macie taki kaprys, to ja wam nie będę przeszkadzał. No ale to raczej nie jest odpowiedzialne za te procenty. Nie miałoby to sensu. No nie. Gdzie mogłoby być jakieś miejsce, gdzie się nie przedaszowałem? No od samego początku idę. To może być ślepy trop. Nie każdy lubi takie ślepe tropy, więc na razie zapauzuję, aż nie znajdę właściwego miejsca. Bo szanuję wasz czas. Dobra, przyznaję, jestem po prostu ślepy. Dosłownie tutaj na prawo ani razu nie poszedłem. Wygląda to jak coś skomplikowanego. Bardziej przyjemnie. No i mamy skrzyneczkę złota. To wszystko nie, 94. Ej. Halo. No to dobrze, że tu poszedłem, ale to tak czy siak nie chodziło o to. Albo inaczej, chodziło w mniejszym stopniu.
właśnie, Pico de Gallo. Pico de Coco Kogucik. Którędyś jeszcze? Czy można zrobić jakiś ładny dash tutaj? Właśnie, jak już jestem u góry i mam te swoje super dasze, to mogę te lokacje wystoprocentować. To byłoby całkiem mądre. Leć, leć, dziewczyno. Uuu! Dobrze, że cię powstrzymałem, bo i tak się wpieprzyłem w kolejną piłę z przodu, no. Chciałem powiedzieć, że mogło tu dojść do tragedii, bo i tak doszło, no. I tu po lewej gdzieś musi być prosta ściana. No i to gdzieś po lewej to... Lekkie niedoszacowanie można by powiedzieć. Aha. Nie no, chyba sobie jaja robicie, prawda? Nie robię sobie jaj. Nie to, leć! Dobrze. Będzie wystarczało. Come on, nie róbcie mi tak, to jest najgorsze. Dawno nie czułem się tak posolony, no. Serio, dostałem w czambo na takiej wysokości, no ludzie. Oh well. Że nie powinienem był robić tej sztuczki w tym miejscu po prostu i tyle, no. Oh. Jednak... Ilość kombinacji na tak małej ilości klawiszy powoduje, że czasami mylę chwyt z użyciem mocy specjalnej i tak są efekty, no. Tak, no bo tu jest posolone, nie mogę się od tamtej ściany z tyłu złapać. Dobra, ale wyżej nie będę. Po prostu liżę już sufit. No i się udało. To jest serduko. Kolejne! Ej, nie no, bez przesady. Aż tyle? Aż tyle to nie. Dobra, to lecimy jeszcze dalej. Nie, nie każcie mi tego robić znowu tylko dlatego, że dotknąłem piły. Kurna, nienawidzę tych pił, czemu one zabijają na raz? To niezdrowe, to chore. Bawię się świetnie, uwielbiam tę grę, jest cudowna. Ale ja jako gracz nie podołałem. No. Nie to! Dobra, udało się na ostatnią chwilę. Już myślałem, że będę ostro posolony. Idę się zapisać, nie? Bez kitu. Ja tego nie powtarzam. Ja klękam, nie? No i to rozumiem. Teraz mogę lecieć i się niczego nie bać. To bardzo późno można było zdobyć ten hard container, jak to dopiero na tym Sierra Madre dostałem finalną moc. Dobrze idę? Nie wiem, chyba tak. W razie czego przydaszuję sobie, myślę. No, to może być dobry pomysł. Lećmy, zobaczmy. Co miałem zobaczyć, to zobaczyłem. Czego nie zobaczyłem, no to się mówi trudno.
No jakiś kufer. Rauru, nie, nie, aż tak. To fajnie, że Rauru mógł mnie sięgnąć, ale teraz przynajmniej jestem w stanie przeżyć jeden cios od niego. Okej, okay, no dobra, czerwony cios od spodu. Co, ja widziałem tutaj tą lochę i nie... Dobra, nie widziałem, po prostu... Nie! Aha, ja wtedy może nie miałem mocy zamiany w Kuroko. Może tak być. 95% to cały czas nie wszystko. No dobra, jest jeszcze jedno miejsce i wiem gdzie. Możemy to wtedy odfajkować. Jęknie. Widzicie, prawdziwa metroidvania. Potrzebujecie tych umiejętności. Siema. Idę się zapisać. No dotknij. I teraz idę, idę. W lewo. Ale z lewo, idę w lewo. Jest to stada, piękna, młoda, żywa. To chyba super, że zostawiłem sobie to przejście tutaj otwarte. Dobrze, będzie jak się tutaj mogę przydaszować? Chyba tak. Dobra, to lecę. Nie, no dobra, tutaj coś może być. Nie zrobiłem głupotę. Tak. Miejmy nadzieję, że tutaj nic nie ma. W sumie jakbym jeszcze nie podniósł tego, tylko zrobił wyjść do menu, to mógłbym się wyratować, tak jak się wyratowałem teraz bez otrzymywania obrażeń od kolców. No ale trudno. Aha, tutaj oczywiście nie wspinam się, bo nie mam jak, muszę iść naokoło. Bo jak most spadł, no to mi się trudno. I teraz do góry. A tu skąd można się dostać? O właśnie. Ciekawostka. Oto jest zagadka. Dwie kulki i armatka. Ale mnie wysnajpił, co to miało być? Na hardscope się nie umawialiśmy. Co ja, w Call of Duty gram? Oczywiście, że nie. Dlatego ich muszę pozabijać. Ej, to nie odpowiada... Aha, ale jest 100%, dobra, to nieistotne. To co jest w tym miejscu? Być może nigdy się nie dowiem. Ale być może nie muszę wiedzieć. Wynoszę się z tej lokalizacji, dziękuję bardzo. Żegnam, miłego dnia życzę. Może wam odbudują tego Pedro. Może prawdziwym Pedro byliśmy my oglądający tę serię. Nie wiem. No idziemy na samą górę. Aj, harambe. Olego. Masz takie piękne miejsce i nie korzystasz. A to zostało stworzone do tego. Uśmiechnięta to stada. Warto dla niej żyć. No kolego. Jak tak będziesz skoki robił, to nie dolecisz. Tak, mogłem lewą stroną przydaszować, wiem. Dobra, zobaczmy na mapie. Pięknie to wygląda. Pico de Gallo jeszcze mnie tutaj irytuje. Którędy jeszcze się Pico de Gallo odwiedza? Deserto Caliente? No dobra, może być.
O, jest rzeczywiście przy tym miejscu. No to super. Dziękuję, Olmek. Jesteś dobrym ziomkiem. Mogę się tutaj na nic wspiąć przypadkiem? Sprawdzam, bo... sami można. Dobra, no to tu po lewej mamy jakąś dużą ścianę. Czy ja do niej sięgnę? To jest zagadka. Sięgłem. Okej, i teraz daszujemy. Chyba jednak nie daszujemy, kolego. Pomysł fajny, ale wykonanie takie. Tu już nic więcej nie ma. 94% Dobra, walnąłem jakiegoś kuraka. Tutaj były posolone ściany, więc też żadnego dasza ciekawego zrobić nie mogłem. Może jednak mogłem. O, mogłem. No i co mi to dało? Nic. No drugi raz przechodzić tego samego wolałbym nie. Co, może gdzieś na starcie jak się spadało z tamtej lokalizacji? Super, to wiem. To tutaj coś jest? Jakiegoś poukrywanego? Nie, no nie wygląda na to. Nie wiem, to chyba trzeba będzie usiąść na spokojnie, ale to nie dla mnie. To dla mnie questów więcej nie ma. Gra nie pozwala na przydaszowanie w mądry sposób. No nie no, już próbowałem się przydaszować, nie przeszło to. Czuję się oszukany. Tool tree, tutaj pewnie już też mogę zrobić co nieco. Dobra, pójdziemy do drzewka, mamy wszystkie możliwe umiejętności. Otwórz mi tę chałupę obok. Żadnych misji nie macie. Żadnego przejścia na kurę nie ma. Przypadkiem, żeby Pietrek Koko Kogucik się zmieścił. Na pustyni co niby przegapiłem. Też nie wiem. Aha, no jest pewnie jakaś tutaj perspektywa, żeby się przedaszować jak głupi. Ale też by trzeba było od strony świątyni wojny. To trzeba na spokojnie. Dobra, na razie zróbmy tool tree. Drzewo z tule lecimy. Ombry. To jest to do góry. To tajemna ścieżka, którą odkryłem, ale nie miałem tej jednej umiejętności i teraz mogę się przebiec. Zobaczcie, Super Sonic Speed aż się rozmazuje. Znaczy to już drugi raz możecie podziwiać, ale za każdym razem robi wrażenie. No. Krzyże do zjedzenia gra oferuje. Czyli tak, daszujemy.
Unikamy ściany. Wspinamy się. No taki parkour, Mike, parkour. W czymś pomoże? Nie wiem, może tak, może nie. Od tej strony są kolce. A od tej można się wspinać. Gra nie strollowała, jestem pod wrażeniem. A mogła. Brnano! Jak chciało ci się chwalić grę, to masz. Dobra, a jak mogę przerwać w razie czego to, czy nie mogę? No na pewno jakoś się da. Chciałbym taki cancel, który by mnie nie wykrzaniał całkowicie. Chyba, że to musi być robione w taki śmieszny sposób. Zaraz, halo. Ale tam są chyba posolone ściany, z tego co mi się wydaje. Może ślepy jestem, ale... No właśnie, tu z obu stron są kolce, a ja umieram. Nara. Ktoś mógłby powiedzieć, Garecik, to może zrób sobie przerwę na jakieś jedzonko, coś. A ja bym wam powiedział, a gdzie tam? Nie no, chłaj ciwo, chłaj solone ziwo. Płaczę, żywo. Trzeba. Na spokojnie. No jak wciskam w lewo, a ty nie robisz tego, koleżanko, to któregoś razu obudzisz się martwa. I zamiast to stary będziemy mieli, to stary nie wiem co będziemy mieli. To przypomina mi ścieżkę bólu, nie powiem. Ja pierdzielę, czy to jest ścieżka bólu dla dorosłych? To jest ścieżka bólu, którą mamy w domu? Bo na to wygląda. Dobra, czyli muszę się przedaszować na drugi... Na drugi koniec, okej. Brzmi jak coś do zrobienia. Ale tylko, jeśli koleżanka zrobi to, co będę jej kazał. I tutaj to samo, tak? Tego wymaga ode mnie gra. No rób to, koleżanko. Wow. To jest wysoko. O nie, nie, nie! Co za... Nie wolno tak robić! Co to ma być? Nie! Nie no, piły to instakille, hallo! De gallo. Jezu, nie podoba mi się to, to chyba nie jest ścieżka zdrowia w domu. Nie ścieżka bólu, kurna, co to jest? Kurst. Nie! Dobra, nie zabija na raz. Ktoś pomyślał. To daje mi pewną myśl. No. Nie warto tracić zdrowia na moje myśli, jak się okazuje. Dobra, jedziemy. Się tylko mógł złapać. W sumie jakbym zmienił strój do tej wspinaczki, to też pewnie byłoby mądrze, no chyba, że lubicie dodatkowe wyzwania. No to wtedy... Fajnie, nie?
Dobra, no ścieżka bólu, no nie może być taka trudna, no. Zrobiłem to w Hollow Knight, to teraz nie zrobię? Jest pewne podejrzenie. Jest pewna szansa, nie zerowa, że nie zrobię. W ogóle ta jedna piła na dole jest tak dziwnie umiejscowiona. Tak niesymetrycznie. Dobra, Terraria, przestań, wyjdź z mojej głowy. Redigit, nie rób mi tego, bo to jest twoja zemsta. To jest do zrobienia na spokojnie. Nie ma żadnej spiny, stresu, czegokolwiek. Widzicie? Zero stresu. I gra nawet nie trollowała. Siema, kogucik. Kukuryku! No to pięknie, jest to tylko połowa drogi jeszcze. Co? Ale troll. Co, powiedz, że to była ta łatwiejsza połowa? A, mam cię. Co za siurek. Uff. Człowiek zmęczył. Ja pierniczę. Dobra gra, na ładnych parę godzin. Właśnie sobie przypomniałem, że w sumie piekło jeszcze mam do zrobienia. 30 minut, no 32 minuty. Zrobione, jak tam? 5 z 6. A którędy mogę stąd wyjść najszybciej? No dobra, no i pięknie, że sobie będziemy grali to stadą. Wszystkie kostiumy mamy. Ej, no jak ja się mam stąd wydostać? Tak nieironicznie, jest jakieś wyjście? Dla mnie? Nie chcę tego powtarzać, ani sobie zeskakiwać z samej góry. Nie ma wyjścia awaryjnego, ewakuacyjnego? No jaja se robicie. Wiecie co? W sumie... Tak długo jak nie spieprzę końcówki, a nie zamierzam. Kurna no! Nie róbcie mi tego! Dobra, za mocno odszedłem. No i pięknie. Teraz pytanie, ile procentów? 88. Niedobrze. To pójdę zrobić piekło, bo mi pewnie będzie łatwiej, nie? Tak bym pewnie zrobił. To brzmi w 100% jak coś, co bym zrobił. A do Tultri sobie wrócił, no ale nie jest źle, bo te takie fajne emblematy już mamy ładnie pozbierane, tak? No to co, widzimy się w piekle następnym razem, także dzięki za oglądanie i bywajcie.